Chwała Jezusowi. Wiecie, kiedy mieliśmy ostatnio nabożeństwo i nie było ani chóru, ani orkiestry, co prawda dziś orkiestry też nie ma, ale już jest chociaż chór, to już coś, uśmiechnij się Tomasz, Bóg Cię kocha, chwała Jezusowi. To już czuć, wiecie, ile się traci, kiedy nas brakuje. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem znowu wszyscy, że mieliśmy dobry czas, wspaniały czas, tam gdzie Bóg nas postawił na dany moment. Wiem, że to dopiero początek wakacji. I myślę, że dzisiejszy sposób, jakoś tak moje słowo, którym chcę się z wami dzielić, może się łączyć z tym, że będą wakacje, chociaż ono w ogóle nie jest o wakacjach i nie dałbym mu takiego tytułu, ale mógłby być taki tytuł. Pamiętam, raz podszedłem za blisko budy, gdzie pies siedział. Byłem wtedy mały i to się tak dość szczęśliwie dla mnie w sumie skończyło, ponieważ jedynie potrzebna była pomoc krawiecka, niepotrzebna była chirurgiczna. Ale pamiętam do dzisiaj już nieżyjący mój dziadek powiedział do mnie wtedy takie słowa: i po co żeś tam polaz? I myślę, że to mógłby być dzisiaj tytuł tego, co chcę mówić, ale nie będzie, bo to może mało takie, mało biblijne, ktoś by się zaczął doszukiwać, gdzie to jest napisane. Powiem w ten sposób, chciałbym dziś wejść do Księgi Mojżeszowej i z Księgi Mojżeszowej dać wam to słowo na niedzielę, to słowo, które ma być nam posileniem na cały tydzień, czy wierzę, że jest dla was jakąś taką wskazówką, światłem, modlę się by było. I kiedy myślimy Księgi Mojżeszowe, to z czym się nam to kojarzy? Z prawem, z 10 przykazaniami, z wszystkimi innymi przykazaniami i tak dalej. W każdym razie Księgi Mojżeszowe kojarzą się nam z innymi historiami niż ta, o której chcę mówić. Ta jest taka dziwna i taka śmieszna, że nawet nie pasuje właściwie do ksiąg mojżeszowych. I powiem tak, byłaby śmieszna, gdyby nie była poważna, jeśli mnie rozumiecie. Byłaby śmieszna, gdyby nie była bardzo taka dla nas na czasie i jest bardzo poważnym Bożym ostrzeżeniem. Pośród tych wszystkich mojżeszowych ksiąg, które zwykliśmy traktować tak trochę, nie wiem, czy mieliście też taki etap w swoim duchowym rozwoju, jak go przeżywałem, kiedy się nawróciłem, to pierwsze, co człowiek chce zrobić, to przeczytać całą, co? Biblię. I najczęściej wchodzi w pierwszą mojżeszową i to idzie jak po maśle. Dzieje się. Potem wchodzi w drugą, dzieje się. Potem wjeżdża w trzecią i trochę tak jak na, jak pod tą górkę, tu w zimie niektórzy jadą samochodem, tak coraz to dziwniej idzie. Albo czasami nawet zjeżdża do tyłu. I potem wchodzi w czwartą. Tu jest ten moment pierwszy, kiedy przychodzi taki człowiek, mówi: wiesz co, pastorze, a od jakiej księgi należy czytać Biblię? I wtedy dopiero wie, że już nie wie wszystkiego. Wtedy ja z reguły doradzam. No ja mówię tak zawsze nowym ludziom. Zaczynałbym czytanie Biblii od Ewangelii Łukasza, Jana, List do Rzymian, a potem to już jak tam chcesz. A jeśli chodzi o Stary Testament, no zdecydowanie Księgi Mojżeszowe są dobre, ale nie zaczynałbym mojej przygody z czwartą Księgą Mojżeszową jako czwartą Księgą Biblii, którą czytam. Dlatego, że człowiek potrzebuje troszeczkę światła, przestrzeni i takiego zrozumienia tego, o czym czyta. I tutaj mamy teraz czwartą Księgę Mojżeszową, bo do niej będę chciał dzisiaj zaglądnąć. Pośród praw, nakazów, zakazów znajduje się taka niesamowita, nieomal, jak mówiłem, dowcipna, ale i zarazem, co dziwne, śmiertelnie poważna historia, którą Mojżesz postanowił nam pozostawić. Ja wiem, że trwają często dyskusje, czy to Mojżesz jest autorem ksiąg mojżeszowych, czy nie. To w tej chwili nie ma znaczenia. Ja wiem, że w takich kręgach akademickich cały czas i dla nich jest to bardzo ważne. Ja wiem jedną rzecz na 100%. Autorem Słowa Bożego jest Pan Bóg. Jest przez Niego natchnione, jest dobre, pożyteczne, może nas wychować, może nam wiele pomóc. I chciałem przeczytać o takiej niezwykle duchowej lekcji, która była dla błogosławionego narodu takim świadectwem i dla nas jest światłem. Chciałem przeczytać o Bogu, o proroku i o zwierzątku, które miał prorok i o tym, jak ważne jest to, co czynimy w naszej służbie Panu. Chciałem przeczytać o proroku, ośle i Panu Bogu, jeśli pozwolicie. Przejdźmy do czwartej Księgi Mojżeszowej, 22 rozdział.
I to jest oczywiście bardzo długa historia, więc chciałbym wejść w samo jej centrum. Od 20 wersetu, nie wiem na ile znacie tę historię, czy nie, za chwileczkę dam wam troszeczkę tła z tej historii, ale przeczytajmy najpierw ze Słowa Bożego. Nocą przyszedł Bóg do Balaama i powiedział mu: skoro ludzie ci przyszli specjalnie po to, żeby cię wezwać do siebie, to wstań i idź z nimi. Będziesz jednak robił tylko to, co ja ci każę. I tutaj się na chwilkę zatrzymam, dla tych z was, którzy pierwszy raz czytają tę historię. Do Balaama. Balaam jest czarownikiem, magiem, zaangażowanym w różnego rodzaju kulty, które znamy z Kanaanu. Przychodzą do niego ludzie z innego narodu, którzy proszą, aby przeklnął naród Izraela, żeby ten naród przestał wygrywać wojny i zajmować terytorium. To jest tak tyle, za chwilkę wyjaśnię więcej. Będziesz jednak robił tylko to, co ja ci każę, mówi do niego Bóg. Wstał tedy wczesnym rankiem Balaam i osiodławszy swoją oślicę, ruszył w drogę razem z przywódcami moabickimi. Lecz to, że ruszył w drogę, rozgniewało Jahwe. Anioł Jahwe wyszedł tedy naprzeciw, żeby zagrodzić im drogę. Balaam jechał na oślicy, towarzyszyli mu dwaj słudzy. I oto oślica zobaczyła anioła Jahwe stojącego na drodze z mieczem w ręku. Kiedy zboczyła z drogi i skręciła na pole, Balaam biciem chciał ją zmusić do powrotu na drogę. Wtedy anioł Jahwe stanął na wąskiej dróżce wiodącej między dwiema winnicami ogrodzonymi murem. Zobaczywszy anioła Jahwe, oślica skręciła i zbliżyła się tak bardzo do muru, że Balaam ocierał sobie o mur nogę, znów więc zaczął ją bić. Tymczasem anioł Jahwe odszedł jeszcze dalej i zatrzymał się w miejscu tak zwężonym, że nie było gdzie ustąpić mu z drogi, ani z lewej, ani z prawej strony. Oślica, widząc anioła Jahwe, padła pod siedzącym na nim Balaamem, rozgniewał się więc Balaam i znów zaczął ją bić kijem. Ale Jahwe sprawił, że oślica tak przemówiła do Balaama: cóż ci zrobiłam, że bijesz mnie już po raz trzeci? Balaam odpowiedział oślicy: to dlatego, że kpisz sobie ze mnie. Gdybym miał pod ręką miecz, zabiłbym cię natychmiast, rzekła tedy oślica do Balaama. Czyż nie jestem tą twoją oślicą, której dosiadasz ciągle aż dotąd? Czy kiedykolwiek tak się zachowywałam wobec ciebie? On odpowiedział: rzeczywiście nie. I otworzył Jahwe oczy Balaama i zobaczył Balaam anioła Jahwe stojącego na drodze z wyciągniętym mieczem. Skłonił się, a potem upadł na twarz. Anioł Jahwe zaś powiedział mu: dlaczego biłeś aż trzy razy swoją oślicę? Ja specjalnie wyszedłem, by stanąć ci w poprzek drogi, gdyż w moich oczach droga, którą kroczysz, wiedzie cię na zatracenie. Oślica mnie ujrzała i dlatego trzykrotnie schodziła mi z drogi. Gdyby mi nie zeszła z drogi, musiałbym cię zabić, ją zostawiając przy życiu. Wtedy powiedział Balaam do anioła Jahwe: zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że to ty stawałeś na drodze przede mną. Teraz, skoro już wiem, że moja wyprawa jest nie po twojej myśli, poniecham dalszej drogi. Na to rzekł anioł Jahwe: idź z tymi ludźmi, ale powiesz im tylko to, co ja ci rozkażę. Poszedł więc Balaam z ludźmi Balaka. Mieliśmy już różnych bohaterów Biblii, ale ten jest wyjątkowy. Jeszcze chyba tylko Jonasz mu może dorównać. Ale Jonasz chociaż nie dyskutował z rybą. Gdzie dla mnie było szokujące to, że nie wiem, gdybym ja pisał tekst, to byłoby tam napisane: a gdy oślica przemówiła, prorok musiał się schylić po swoją szczękę albo coś takiego. Albo za nie mówił. Ale nie, prorok rozmawia, prorok sobie dyskutuje, prorok jak gdyby codziennie z nią rozmawiał. Oni byli czasami dziwni w tej Biblii. Ale coś Pan Bóg, coś Duch Święty chce nas dzisiaj nauczyć. Chcę wam powiedzieć, jest takie coś, co prawdopodobnie zdarzyło się w twoim i moim życiu. Na 100% wiem, że zdarzyło się w moim. Zdarzyło się nie jeden raz i za każdym razem spowodowało we mnie ból, spowodowało mi przykrości. To coś nazywa się nasz gniew. Mieliście z tym kiedyś problem? Doświadczyliście tego? Gniew. Nasz gniew. Czasem gniew zniweczy sens naszego życia i powołania w najważniejszym momencie. Czasami wybucha wtedy, kiedy wcale nie powinien wybuchać.
Czasami gniewamy się, no bo rzeczy nie są tak, jakbyśmy chcieli. I tak właśnie było tutaj z tym magiem, czy prorokiem, czy jak chcecie go nazwać. Właściwie jedno i drugie było doświadczeniem jego życia. Czasami gniew uderza i niweczy coś, co w danym momencie jest bardzo ważne i robimy coś, czego wcale nie chcieliśmy zrobić. Gdyby nie gniew, postąpilibyśmy inaczej. Potem, kiedy już wszystko opadnie, jesteśmy załamani, jesteśmy skruszeni. Przychodzimy do kogoś ze znajomych, do przyjaciół czy przyjaciółki, mówimy: ty, co ja to powiedziałem? Co ja to powiedziałam? Mieliście kiedyś ten problem? Może nie wiem, może tylko ja jestem tutaj taki człowiek gniewu, ale mi się parę razy zdarzyło, że potem sobie myślałem, musiałem nawet podejść czasami do kogoś i powiedzieć: wiesz co, wybacz, wybacz za to, co powiedziałem. Nie wiem, ile razy tak musiałem przepraszać moją żonę. Bywało, że i dzieci, bywało, że i przyjaciół, i bliskich. Potem czujemy się przegrani, złamani. Wiemy, że zrobiliśmy źle, że wręcz otarliśmy się o życiowy błąd. I tak było w wypadku Balaama. Jego gniew prawie że w tamtym już momencie przekreślił mu życie, w najważniejszym momencie, do jakiego właściwie wyrastał. Opowiem w ten sposób to. Myślę, że Balaam żył dla tamtej chwili i nie zauważył tego. To był przełomowy moment jego życia. Do tej pory pewne rzeczy mogły być tolerowane. Po tej przygodzie wszystko zaczęło układać się całkiem inaczej w jego życiu. Biblia niewiele nam o nim mówi, ale mówi dość, żeby się od niego nauczyć i mówi dość, żeby zobaczyć, jaki był jego koniec. Wiecie, jeśli służba Balaama miała jakiś sens i miała właśnie jakiś moment krytyczny, to był właśnie ten. Jeżeli twoje istnienie, twoje nawrócenie, to, że przyszedłeś do Pana może 30 lat temu, może 10, może 2 dni temu, ma jakiś sens. Jest gdzieś moment, gdzie naprawdę musisz być ostrożny. Jedne z najważniejszych słów, jakie usłyszałem po moim nawróceniu, to były słowa od pewnego brata, który zresztą miał dar prorokowania, też pamiętam. I on do mnie wtedy powiedział: chodź przed Panem ostrożnie. Chodź przed Panem ostrożnie, a Bóg będzie cię mógł używać. Zobaczmy może, zanim zobaczymy, czego się możemy nauczyć, zobaczmy na to złożone duchowo i historycznie tło naszej opowieści. Bo to się nie dzieje gdziekolwiek. Nie wiem, czy wiecie, ostatnio czytając jedną z książek dotyczącą właśnie bohaterów biblijnych, dowiedziałem się, że całkiem niedawno, bo w 1986 roku w czasie wykopalisk odkryto dowody na istnienie Balaama. Ja nie potrzebuję dowodów, ponieważ mam Słowo Boże. Ale jakby odkryto materiały, które potwierdzają, że około 8 wieków już przed Jezusem, przed narodzeniem Pana Jezusa, pisano na jego temat, rozmawiano na jego temat i był już, czy dawał do myślenia ludziom tym, co zrobił i jak żył. Izrael wchodzi na ziemię Moabu. To jest tło historyczne naszej historii. Jak wszędzie, tak i na ziemiach Moabu, na ludzi pada zupełna, całkowita panika, ponieważ Izrael zdobywa kawałek po kawałku ziemi. Izrael zdobywa i pokonuje ziemię i pokonuje swoich wrogów. Jak wszędzie ludzie zaczynają nie tylko panikować, ale zaczynają ich w szczególny sposób nienawidzieć. Król Moabu, Balak, wiedział, że przed sobą ma tym razem najstraszniejszego przeciwnika, jakiego kiedykolwiek zdarzyło mu się mieć. Słyszał, ponieważ posłowie i rozbite resztki żołnierzy przyniosły mu wiadomość, a więc wiedział o klęsce Sihona i Oga, wielkich królów, wydawałoby się niepokonanych na tamtej ziemi, i czuł, co się zbliża w kierunku jego królestwa. I to jest ciekawe tym razem. Tamci polegali na swojej armii. On nie polegał jedynie na swojej armii, mówię teraz o Balaku, ale zaczął polegać na duchowej broni. Jak gdyby gdzieś przeczytał, że nie z krwią i ciałem toczymy bój, że krew i ciało właściwie tylko dzieje się z nimi to, co się najpierw dzieje w duchowym świecie. Nie polegał na swojej armii, potrzebował duchowej broni, miał skądś poznanie. Jego poznanie było prawdopodobnie oparte o magię i o różne tego typu doświadczenia. Ale miał też poznanie militarne, ponieważ niedawno Amoryci zagarnęli mu ziemię.
Jakiś czas wcześniej królestwo Balaka zostało uderzone przez armię amorycką w czasie jednej z wewnętrznych wojen na tamtym terenie. Zagarnęli mu ziemię, pokonali go bez problemu, a teraz ci, którzy pokonali go bez problemu i lekko wzięli mu ziemię, stali się historią, przestali istnieć, pokonani przez naród, który nadchodził i który w pobliżu rozbija obóz i jest prowadzony zupełnie inaczej niż wszystko, co do tej pory ktoś taki jak Balak widział. Balak zaczyna się bać. Strach miesza mu się z nadzieją, a może sobie pójdą dalej, a może zostawią mnie w spokoju, ale powoli wie, że tak nie będzie. Jeśli wczytacie się w historię o Balamie i Balaku, zobaczycie, jak oni tam podglądają zza skał obozujący Izrael, jak z daleka budują ołtarze, jak z daleka patrzą na krańce obozu izraelskiego i czują potęgę, która się zbliża. Czują, że nadchodzi koniec ich cywilizacji. Czują, że nadchodzi koniec wszystkiego, co znali. I on czuje, że potrzebuje innej broni, broni duchowej. Ciekawe jest jego imię. Wiecie, Balak też nie jest byle kim, jeśli chodzi o tamte rejony. Balak w rejonach Moabu jest znany jako bohater. Był herosem tamtych czasów. Był wojownikiem tamtych czasów. Jego imię tłumaczy się jako Bóg zniszczył. Kiedy przyglądałem się temu, pomyślałem sobie, jak można dziecko nazwać Bóg zniszczył. Jeszcze Bogu mił, to rozumie. Bogu miła, jeszcze bardziej rozumie. Bo jest Bogu jaka? Miła, no to rozumie. Balak Bóg zniszczył. Ale tak się nazywał. Może później mu ludzie to imię dali, nie wiem. Ale był znany z tego, że pokonywał wrogów ogólnie i że bardzo twardo rządził, wiele wygrywał, ale ostatnio nieszczęści mu się. Przydałaby mu się klęska Izraela. Gdyby mu się udało pokonać Izrael, byłaby to kolejna gwiazdka, kolejny order, kolejne jakieś wywyższenie go, byłaby to kolejna legenda dla moabskiego bohatera, o którym ludzie mówili, śpiewali i którego bardzo szanowali. Balak miał taką opinię, był dla mieszkańców tamtych ziem bohaterem narodowym. I tak jak mówiłem, pomimo kilku klęsk był uważany za wielkiego króla i wielkiego wojownika. Ciekawostka taka niezwiązana z duchowo z tym, czego nas uczy to słowo. Tak dla was, z ciekawości wam coś chcę powiedzieć. Był to Balak, syn Sipora. Teraz, jeśli zaczniemy tłumaczyć, ciekawe jest imię jego ojca. To jest Balak, syn Sipora. I ciekawe jest to imię jego ojca. To jest męski odpowiednik imienia Sipora. A Sipora nazywała się żona Mojżesza. Imię to tłumaczy się jako ptak. Zaczyna być jeszcze ciekawiej. Na terenie Kanaanu czczony był bożek, którego przynieśli sobie z Egiptu i przeszczepili tą wiarę w Kanaan z Egiptu. Był czczony bożek, który właśnie był człowiekiem z taką ptaszą twarzą, takim ni ptak, ni to człowiek. Supur Adat nazywali go Egipcjanie. Co po hebrajsku, czy hebrajczycy mówili na niego właśnie Sipor. I ciekawe jest, że dowiedziałem się, że nie tylko Balak był uważany za bohatera narodowego i legendę, ale z powodu imienia swojego ojca i religii, która się tam rozpleniła z Egiptu, był również uważany za syna Boga Sipora. A więc uważano, że nie tylko jest wielkim bohaterem, ale że również jest jednym z synów egipskiego bożka. Jahwe stanął naprzeciwko. Widzicie duchowy konflikt teraz? Chciałem wam to pokazać, byście zobaczyli. Ja wiem, że to może niewiele nas uczy duchowo, ale pokazuje nam ciekawie, w jaki sposób Bóg prowadził swój naród. Często zastanawiamy się, dlaczego Izrael wszedł na tę ziemię, czemu Izrael wyżyna, tępi i równa z ziemią wszystko, co tam się działo. Ale im więcej zaczniemy studiować, tym bardziej zobaczymy, że oni mieli swoją szansę, oni mieli swoje powołanie, oni mieli swoje wezwanie, oni całkowicie sprzeniewierzyli się wszystkiemu i pogrążyli się całkowicie w bałwochwalstwie i w wyniszczających kultach. Ale koniec ich bożków, nadchodzi realność.
realność maszeruje po piachu. Parę milionów ludzi, wojowników. W dzień realność maszeruje po piachu i prowadzi ją obłok. W nocy realność śpiewa pieśni chwały i świeci nad nią Boży płomień. Zupełnie inny naród, zupełnie inna cywilizacja. I teraz pojawia się nam Balaam, tłumacząc znowu z ichniego języka, że tak się wyrażę tutaj, gubiący lud. Balaam oznacza ktoś, kto gubi lud. Syn Beora, gubiący lud, syn usuwającego przeszkody. Ciekawe są te imiona. Jego tata nazywał się usuwający przeszkody. Ja myślę, że według moich dzieci moje imię tłumaczy się na posiadający bankomat. Balaam, tłumacząc gubiący lud, syn Beora, usuwający przeszkody, albo z hebrajskiego, jak wolicie, i teraz się wam zaświeci całe światełko. Baal jest wzniosły. Tak nazywał się jego ojciec. Widzicie tych dwóch ludzi? Baala i Balaka? Jeden z nich, rodzina twierdzi, że Baal jest wzniosły. Drugiego z nich przesłanie imion i ich życia mówi, że można usunąć przeszkody w imieniu jakiegoś egipskiego bożka. Moabici i starszyzna Madianitów odbywają naradę, wiedzą, że mają przed sobą bardzo trudnego przeciwnika. Postanawiają wezwać legendę tamtych dni. Coś w rodzaju starotestamentowego Schwarzeneggera i nie wiem jeszcze czego połączenia, jakiegoś wielkiego maga, ale akurat filmów o magach nie widziałem, więc mi trudno jakieś imię teraz w pamięci znaleźć. Wzywają super bohatera tamtych czasów, człowieka, który słynie z tego, że jego przekleństwa, błogosławieństwa, wróżby rzeczywiście mają działanie. Człowieka, który ma niesamowity kontakt z duchową rzeczywistością. Do dziś badają zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy uczeni, skąd on miał taki kontakt z duchową rzeczywistością. Mamy kilka pomysłów, kilka teorii, ale idziemy dalej. Postanawiają wezwać Balaama, Amonitę z pochodzenia, znanego, najbardziej znanego wtedy wróżbiarza, człowieka mającego w niezwykły sposób jednak kontakt z Bogiem. Powiem wam tylko, wiecie, teraz mógłbym zrobić tutaj wykład, ale wy nie przyszliście do szkoły biblijnej, tylko na nabożeństwo, ale tylko dla ciekawostki powiem wam, że wielu zarówno żydowskich, jak i chrześcijańskich teologów uważa, że prawdopodobnie był jednym z tych, przez których dawno, dawno temu, to jest tylko teoria, nie mam wersetu na to, mówię wam historycznie, naukowo, że Balaam był jednym z tych, przez których Pan postanowił przemówić do mieszkańców Moabu, Kanaanu, tamtych terenów i wezwać ich do siebie, ale to się nie udało i tamci całkowicie poszli w inną stronę. Że był jednym z tych, przez których dawniej Bóg chciał dotrzeć do ludzi Kanaanu, zanim na te narody przyszedł sąd i zanim ich czas łaski całkowicie minął. Bo zawsze zanim przychodzi Boży sąd, Bóg jest Bogiem łaski. Z jakiegoś powodu ten człowiek miał poznanie, które może wskazywać, że taka teoria jest prawdziwa. Wiecie, Amonici słynęli z wróżb, a on był Amonitą. Ich król Idrim był jednym z najbardziej znanych czarnoksiężników tamtych czasów. Magów, którzy oddawali się relacjom z demonami. I kiedy przychodzą posłowie od Balaka, Balaam nie słyszał jeszcze o Izraelu. Nie bardzo wie, kim jest Izrael. Niektórzy też podejrzewają, i znowu nie mamy na to dowodów, ale podejrzewają, że Balak, czyli król, który posyła po tego Balaama, po tego wieszcza, po tego proroka, czy maga, jak wolicie, celowo nie mówi mu dokładnie, o co chodzi, ponieważ ten ma poznanie i wie, że jeżeli by miał przeklinać taki naród, to by nie chciał. Ale to przeczy raczej, czy zaprzeczeniem takiej teorii byłoby to, że tamten coś o Bogu wiedział. Nie będziemy się teraz na tym rozwodzić. To takie ciekawostki, żebyście zobaczyli, jak Bóg pisze nam piękną duchową lekcję dla ciebie i dla mnie. Posłowie pojawiają się dwa razy. Za pierwszym razem go wzywają, on się chce modlić, on chce się zastanawiać, robi to, chcą być donośniejszy niż Słowo Boże wypowiedziane do Balaama, bo Bóg mu zaczyna jasno mówić, o co tutaj chodzi. Król, który posyła po niego, Balak, wierzy w moc przekleństwa. Wie, że coś w tym jest.
Wierzy, że jeśli się coś przeklnie, to to będzie przeklęte. My dzisiaj, ludzie Nowego Testamentu, wiemy, że to, co jest błogosławione, to jest w Chrystusie, a to, co jest przeklęte, to nie trzeba jakoś szczególnie przeklinać, to jest to, co poza Chrystusem jest. Czasami zdarza się, że gdzieś w chrześcijańskich kręgach ludzie wierzą w moc przekleństwa i mówią do mnie, jestem przeklęty. Ktoś mnie przeklnął. Jest to brak poznania, jest niemożliwością przekląć człowieka w Chrystusie, ponieważ tak jak jest niemożliwością, jeżeli wezmę ogórka i włożę go do słoika, to żeby dotknąć ogórka, musisz najpierw dotknąć słoika. To jest głupi przykład, ale pokazuje wam wielką prawdę dla twojego i mojego życia. Jeżeli jestem w Chrystusie, nowym jestem stworzeniem, stare, jestem w czym? W Chrystusie. Żeby mnie dotknąć, trzeba dotknąć Chrystusa. Trzeba przez to przejść. On jest twoją siłą. On jest twoją ochroną, On jest twoim Panem, On jest twoją nową rzeczywistością. Z rodziny Adama do rodziny Abrahama w cudowny sposób przeszedłeś, jesteś w Chrystusie i żaden mag, żaden jakiś czarnoksiężnik nie może cię przekląć. Jest to po prostu niemożliwe przekląć sprawiedliwego w Chrystusie. To jest po prostu niemożliwe. Ale Balak, król, wierzy w moc przekleństwa. On wie, że coś w tym jest i oferuje Balaamowi zapłatę, a 1000 lat później Duch Święty pokaże nam, gdzie był problem w sercu tego człowieka. Gdzie był problem? Opuściwszy drogę prostą, pisze Piotr o ludziach, którzy odstąpili od żywej wiary, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, uczy nas Nowy Testament, który ukochał. I Duch Święty jasno mówi tutaj, jakie były jego motywy. Ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Czyli pierwsze, co Biblia nam odsłania, ten człowiek poszedł, ponieważ mu dobrze co? Zapłacono. My byśmy tego może tak nie zobaczyli w Starym Testamencie. Mielibyśmy różne wnioski, to jest trochę tak jak z Judaszem. Ludzie też tego nie widzą, mają różne wnioski. Niektórzy mówią, Judasz to prawdopodobnie był patriota. Duch Święty nam nie mówi, że Judasz był patriotą, tylko mówi, że Judasz był złodziejem. Tutaj Duch Święty nam mówi, że Balaam, syn Beora, ukochał zapłatę za to, co nieprawe. Ale został zganiony za swoją nieprawość. Nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Jeśli coś jest nieme, to co? To znaczy, że nie mówi. To, co nie mówi, przemówiło. Coś, czy ja nie wiem, czy osioł można powiedzieć ktoś, raczej coś, co nie mówi, zaczęło mówić. Zapobiega brakowi rozumu. Okazuje się, że człowiek może być głupszy niż straszne, niż osioł. Bóg zakazuje mu przeklinać swój naród i Balaam właściwie jakoś się stara być temu posłuszny. Stara się, próbuje coś. Ale kombinuje, a Duch Święty nam mówi, co jest w jego sercu, a więc wiemy, dlaczego jednak idzie. Bóg chce, by czekał na spotkanie z Nim, czynił tylko to, co powie Pan, on jednak wyrusza w drogę i zwróćcie uwagę, znowu mamy to, co mówię tu o Bogu. Nasz Pan jest Bogiem pełnym łaski. Przecież Bóg mu go od razu usunąć. A jednak staje mu na drodze, tak jak wielu z nas staje na drodze. I on bije swojego osła, tak jak wielu z nas wyżywa się na mężu, na żonie i na okolicznościach i wszystkim, wiecie. Zawsze jest potrzebny ktoś, na kim można by się było wyżyć. W tamtym tygodniu w poniedziałek rozbiłem swój samochód. Jechałem na pień. Normalnie jak mi przydał się ktoś, kogo by to wina była. Aż się prosiło, myślę sobie, czy ja to wino? Wina tego pnia, no. Tylko nie moja. Jest do teraz w serwisie. Wina faceta, który jechał naprzeciwko, no bo jemu się usunąłem. Jakoś mi się lepiej zrobiło, że to jego wina. Nie wiem, czyjaż musi być, ale tak naprawdę jest moja. Wziąłem to w domu i mówię to sam do siebie. Ten pienik mi tam nie wszedł. Gdy stałem i patrzyłem na niego, pomyślałem sobie, ty tu rosłeś, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Jest potrzebny ktoś. To mogła być czyjaś wina. Ale wyżywa się na ośle. Ale Duch Święty nam objawia, problem jest w jego sercu. Umiłowanie pieniądza i wielka pycha. Bóg chce, by czekał na spotkanie z Nim
i mówił tylko to, co trzeba, jednak tak jak mówimy, on wyrusza. I niektórzy komentatorzy Słowa Bożego uważają, że to drugi raz, kiedy Bóg do niego mówi, to już jest bardziej sarkazm niż rzeczywiste polecenie od Boga. Patrząc na Izrael, na polach Moabu nocuje Izrael. W namiotach śpią Boży ludzie. Nad obozem świeci słup ognia. Naród śpi pewny swojego przymierza ze swoim Bogiem. Naród śpi pewny swojego Pana, a nocnymi drogami jedzie wielki mag, prorok, człowiek znający duchową rzeczywistość. Jedzie, aby przeklnąć ten naród, który śpi. Bóg na to nie pozwoli. Bóg nie pozwoli ani w twoim, ani w ich wypadku na takie rzeczy. Bóg nie zamierza się przyglądać drodze Balaama. Popatrzcie na niego, jak jedzie na tym ośle. Użyjcie wyobraźni, wyobraźcie to sobie. Bardzo ważny człowiek jedzie na bardzo ważnym ośle. Ważni ludzie udają się załatwiać ważne sprawy. Tak jak my czasami tacy ważni jedziemy, załatwiamy sprawy, ale nie chcemy posłuchać, jak Bóg na to patrzy. Ten jedzie na ośle i zaczyna go denerwować zachowanie osła. Denerwuje go co najmniej tak, jak mnie denerwuje, kiedy coś się samochodem mi dzieje. Zaczyna go denerwować zachowanie zwierzaka. Ciekawe, czy gdyby to było w dzisiejszych czasach, samochód by przemówił, albo jakby to Bóg dziś zrobił. Ale to tylko tak na marginesie, moje myślenie. Gdzie tu dochodzimy do miejsca, do którego was chciałem doprowadzić dzisiejszym nauczaniem. W tym miejscu możesz się znaleźć ty albo ja. W miejscu, kiedy idziesz załatwiać bardzo ważną sprawę, porozmawiałeś już z wszystkimi oprócz Pana. Idziesz załatwić bardzo ważną sprawę, tyle tylko, że nie wiesz, co na ten temat myśli Bóg. Idziesz załatwić bardzo ważną sprawę i nie wiesz, że właśnie znalazłeś się w takim miejscu, gdzie gdybyś powiedział Bogu tak, wszystko by było inaczej. Ale dlatego, że nie powiesz Bogu tak, też wszystko będzie inaczej. Znajdujesz się w miejscu, gdzie naprawdę potrzebujesz się zatrzymać. W miejscu, gdzie to, co robisz, jest ważne, ale nie zadajemy sobie pytania, co na to Bóg. Być może stoisz w nim ty, być może byłeś już w nim i dzisiaj ze zrozumieniem pokiwasz głową i powiesz: Mirek, byłem w tym miejscu i wtedy zawaliłem. Dzięki Bogu, że Bóg jest miłością, że Bóg mi okazał jeszcze łaskę. Gdybym wtedy wiedział, nie poszedłbym. Gdybym wiedział, że pieniek jest w trawie, też bym tam nie pojechał. Ale to był tylko głupi pieniek, ale czasami strata jest dużo większa niż auto, które da się naprawić. Czasami strat się nie da naprawić, rodziny złożyć się nie da, zdrowia odzyskać się nie da. Dochodzisz do miejsca, gdzie potrzebujemy jeszcze raz sobie powiedzieć, musimy wiedzieć, jaka jest wola Boża, droga Boża dla naszego życia. Idziemy, Balaam idzie, idziemy w takiej ważnej sprawie, tacy uduchowieni. Ja już go widzę, on jest taki uduchowiony, wiecie, że jakby miał gwizdek w głowie, to by gwizdał. Taki nadmuchany, taki pewny siebie, jedzie. Drobiazgi, malutkie rzeczy, głośno krzyczą. Nie idź drogą, którą idziesz, ale on nie zamierza słuchać. A gniew? No właśnie w tym miejscu gniew najbardziej przeszkadza. Gdybym ja tyle razy w życiu się nie pogniewał, to bym był dużo mądrzejszym człowiekiem dzisiaj. Bo gniew przeszkadza. Balaam ma otartą nogę, bo biedny osioł próbuje ratować życie jego tak, jak potrafi. Nie podoba mu się to, co się dzieje. Wpada w straszny gniew i w końcu wyciąga kija. I mówi: dobra, ty ośle, nie chcesz jechać tak, jak ja chcę, to będziesz miał. Wiecie, złość zarówno u niego, jak i u nas jest często reakcją naszej zranionej dumy, naszej pychy, poczucia tego, jacy my jesteśmy ważni, a nie chcemy zobaczyć, że Bóg nam przez wszystko mówi: hej, zatrzymaj się. Ile razy człowiek się musi znaleźć w szpitalu, prawda? I dopiero na łóżku w szpitalu: Boże, ale ze mnie. Ile razy człowiek dopiero jak ma zgliszcza z domu, zgliszcza z rodziny, zgliszcza zdrowia: Boże, a przecież ty tyle razy do mnie. Albo inaczej, czy nasze serca nie pałały w nas? Przecież był tak, jest to coś. Ta nasza złość, ten mój gniew, tyle mi w życiu przeszkodził. Dla mądrego człowieka jest gniew jeszcze może być pomocą, póki nam mądrość nie wyparuje przez gniew. Jest wskaźnikiem, jest takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje naszą dumę. Gdy się gniewam, wiem, że gdzieś tracę jego pokój.
Kiedy gniewam się, tracę pokój Boży. Owoce Ducha Świętego. Miłość. Zdaje się, jakbym strzepał z tego krzaczka wszystko, kiedy się gniewam. Wiele razy mówiłem sobie i mojej żonie, że największą potrzebą naszych czasów jest pokój w Duchu Świętym. To jest to, na czym najbardziej, o co się modlę. Modlę się, aby we wszystkim przynosić pokój, mieć Jego pokój. Zobaczcie, w Biblii nawet widać innym wielkim Bożym ludziom. Ktoś powie, dobra, Balaam to tylko jakiś tam czarnoksiężnik, który coś się otarł o prorocze sprawy związane z Bogiem, ale w Biblii mamy wielkich Bożych ludzi, których dokładnie to samo zachowanie całkowicie zgubiło w życiu Saula. Zasłoniło mu wszelką prawdę. Zasłoniło mu całkowicie to, co naprawdę Bóg od niego chciał. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł. Co go gniewało? Że Dawidowi przypisano 10 tysięcy zwycięstw, a jemu tylko 1000. I Saul w swojej złości mówi, teraz brak mu tylko królestwa. Dobrze mówisz, ale źle robisz. Mogło się zupełnie inaczej skończyć. Mógł być mentorem, wsparciem, przyjacielem, ale nie. W Biblii w Starym Testamencie mamy też innego człowieka, który tak brnie w gniew i w zazdrość, że w końcu się rozbija. Nazywał się Haman. Nie cieszył się ani z wielkiego stanowiska, z wielkich pieniędzy, z wielkiej władzy, z dostatku, o jakim ludzie w tamtych czasach mogli tylko marzyć. Miał wszystko, ale chciał jeszcze więcej. Chciał całkowitej chwały. I jest napisane, Duch Święty nam objawia w Biblii, że gdy zaś sam Haman stwierdził, że Mordochaj nie klęka przed nim i pokłonu mu nie oddaje, wpadł we wściekłość, mówi Słowo Boże. Znowu musiałbym wam całą historię odpowiedzieć, więc kto czytał, to wie, o co chodzi. Kto nie czytał, polecam, żeby sobie iść do księgi Estery, a ogólnie chodziło o to, że jeden facet był zły, bo drugiemu się powodziło. Coś, co dziś też możemy oglądać. Jeden i drugi przykład pokazuje nam, dokąd zaszli. I Kain był tylko pierwszy, ale nie ostatni z takim zachowaniem. Bóg zawsze czeka. Okazuje cierpliwość. Pamiętacie, jak z Kainem rozmawiał? Czemu ty się gniewasz? Chłopie, co ty robisz? Ja wiem lepiej, co robię. Bóg zawsze czeka, ale my wiemy lepiej. Gniew i złość nie prowadzą nas dobrze. Ważne, by wiedzieć, czyim są narzędziem. Czasami diabeł wie, tak jak Balak wiedział, że tylko duchowa broń może cię zatrzymać. Czasami jako mąż jesteś o krok od tego, żeby twoja rodzina nareszcie była w Bożych rękach tym, czym ma być. Czasami jako żona jesteś o krok od tego, jesteś kawałek od tego, żeby mąż w końcu zgiął kolana przed Panem. Czasami jako dziecko, jako pracownik, jako biznesmen, jako ktokolwiek, kim jesteś, jesteś o krok od zwycięstwa i diabeł już wie, że twojej wiary powstrzymać się nie da. Chyba, że uda ci się dobrze rozgniewać. Wtedy sam wszystko zdeptasz, sam wszystko rozbijesz. Dlatego nawet nie próbuje nas straszyć, przekupić albo prześladować. Chce nas rozgniewać na pozorną niesprawiedliwość przeszkadzających nam w takim błogosławionych sprawach ludzi. Wie, że jak się uda nas rozgniewać, resztę załatwimy sam. Widziałem już ludzi tak rozgniewanych na sprawy w kościele. Tak, na sprawy w kościele. No bo sprawy w kościele nie szły zawsze tak, jak trzeba. A więc tworzy się frakcja sprawiedliwych i bardziej sprawiedliwych. I ci bardziej sprawiedliwi są już tak rozgniewani, że koniec z tym Babilonem. I z takim gniewie są, że Bóg ich w niczym nie może użyć dla chwały imienia Pana Jezusa. I może nawet mają rację. Tylko, że są bezużyteczni w swojej racji. Użyteczny jestem w moich racjach i nieracjach, w słabościach i mocy, dopóki jestem w Chrystusie. Poza Nim mogę mieć wielką rację. Mogę wielkie, święte rzeczy wygłaszać. Najczęściej kończy się tym, czym się pycha kończy, czyli tym, że dwie obrażone na siebie grupy, jedna się odwraca plecami i mówi, piaskownica nasza i bawi się swoimi zabawkami. A druga mówi, bierzemy nasze zabawki, idziemy do piaskownicy, która ma lepszy piach. Jest bardziej sprawiedliwa. Komu i czemu pozwalam przez gniew sobą manipulować? Ile jeszcze ran zadam sobie, mojej żonie, dzieciom, wam, jeśli nie wezmę sobie do serca tego, co dziś Duch Święty do mnie mówi? Na czyjej chwały żyję? Zadałem sobie pytania. Co rujnuje?
A może to coś więcej niż widzę? Może tak jak w biblijnym przykładzie, który dziś czytałem, Bóg stoi za mną i dlatego rzeczy mi nie idą, dlatego do przodu nie mogę przejść. Ile razy to już było w moim życiu, jak mało się nauczyłem. Jakaś siła mnie prowadzi. Co próbuję załatwić, osiągnąć? Balaam nie wiedział. Przy wszystkim, co wiedział, celowo wam pokazałem, jak dużo wiedział. Przy wszystkim, co wiedział, nie wiedział, że sam Bóg mu w końcu staje na drodze. Saul był tak zazdrosny o to, co przeżywał Dawid, że przy tym wszystkim, co wiedział, przy tym, że sam Bóg go powołał, w końcu nie wiedział, że już przeciwko samemu Bogu wystąpił i skończył u czarownicy i u wróżbity. Haman nie znał Bożego Słowa. Żył polityczną zemstą wbrew Bogu. Kain się gdzieś pogubił. Ale ja sobie zadaję pytanie, pisząc to słowo kiedyś, a dziś mówiąc do was, ja sobie zadaję pytanie. Czego ja się tak złoszczę? Dlaczego tyle rzeczy? Dlaczego są sprawy, w których mam pokoju? I myślę, że mam odpowiedź dla was i dla siebie samego. Bóg chce, abym przebywał tylko i wyłącznie w Jego woli. W woli Bożej jest pełny pokój. W woli Bożej nie ma pośpiechu. Nigdy Bóg się nie śpieszył. Wiele razy wam tu mówiłem, że Jezus nigdy nie przyszedł i nie powiedział zaprawdę, zaprawdę. Wiecie co, później wam powiem, co, bo muszę lecieć. On szedł krok po kroku, pełniąc wolę Ojca. Bóg się nigdy nie śpieszy i Bóg się nigdy nie spóźni. Bóg zawsze jest na czas. Bóg nigdy nie przyprowadzi więcej ludzi, niż można nakarmić. Bóg nigdy nie postawi zadania, którego nie da się zrobić, chodząc w woli Bożej. To jest to coś. Na jakiego biednego osła zwalam winę za mój dramatyczny stan czasami? Na jakiego biednego osła pokazuję palce i mówię, wiecie, gdyby nie ten osioł, to byście zobaczyli, jaki ja jestem naprawdę wspaniały. Ale Bóg mówi, wiesz co, ten osioł to jest twoja ostatnia nadzieja. Bóg czasami chce do nas przemówić i powiedzieć, Balaam, Mirek, ten osioł to jest ostatni przyjaciel, jakiego masz, nie widzisz? Ten osioł jest ode mnie. Czy gniew może być słuszny w takim razie? Ktoś powie, no bo mówisz, że gniew tyle niższy. Czy gniew może być słuszny? Tak, ale... Widziałem raz człowieka ze słusznym gniewem. Widziałem kogoś, kto się gniewał bardzo słusznie. Wiecie dlaczego? I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bić z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. Znacie dalej tą historię. Jezus wypędził przekupniów ze. W czym jego gniew był słuszny? Czym się ten słuszny gniew różni? Tu jest napisane, w czym był. Tylko ja nie dostrzegałem tego jeszcze do niedawna. Przeczytam wam, w czym jest słuszny. Zastał w świątyni. Słuszny jest w liście, którą wam teraz wymienię. Sprzedający woły, siedzący wekslarze, sprzedawcy gołębi. Czy kiedy wisiał na krzyżu Golgoty, widział ich, czy byli wyłączeni z Golgoty? Widział ich. Widział mnie i ciebie. Widział Mirosława Kulca, który tyle razy w życiu próbował przemalować rzeczy w kolor pobożny, żeby jemu pasowało. Widział moją, ich i twoją, jeśli Duch Święty ci to pokazuje, pychę, zagniewanie i drogę. On, owszem, pogniewał się, ale on za nich również oddał życie. A my tak się gniewamy ludzi, że nawet dzień dobry im nie chcemy powiedzieć. Tak się gniewamy na ludzi. Tak się gniewamy, że nie podejdziemy do nich w zborze podać im ręki. I mówimy, mój słuszny gniew... Jeśli jest słuszny, to znaczy, że Jezus jest po twojej stronie. Jeśli Jezus jest po twojej stronie, na razie nie musisz za nich brać krzyża, ale chociaż podaj rękę. Pobłogosław ich. Chociaż tyle zrób, to możesz. Gniew wobec grzechu i jego propozycji jest nie tylko słuszny w życiu Kościoła, ale niezbędny. Kościół, który nie gniewa się na bezprawie na świecie, jest chorym Kościołem.
Tylko że problem, jeśli nas tylko takie rzeczy będą gniewać, to będziemy się świecić od świętości na tej górze tu. Jezus rozpędził kupców. Jak się przyglądałem temu i sobie pomyślałem, ciekawe, co by było, gdybym ja pracował dla Jezusa. Gdybyśmy my pracowali z naszym ukochaniem takiego, owego, naszych kościółków, naszych denominacji, naszych interesów. Wiecie, co my byśmy zrobili? My byśmy weszli do świątyni, najpierw sprawdzili, czy tam przypadkiem nasi nie sprzedają. A jeśli nasi, to co innego? Znaczy, on wiedział, dla kogo żyje i my się tego musimy nauczyć. Jakie siły rujnują nasze życie, gdy się gniewamy? Nasz upór to jest właśnie. Nasze przekonanie, że robimy coś ważnego. I wiecie, co jest w gniewie oszukańczego? W czym gniew kłamie ciebie i mnie? I czego musimy się pozbyć? Tego, że gniew nas próbuje oszukać i próbuje powiedzieć nam tak. To jest tak ważne i święte, że nawet Pan Bóg się musi zgodzić z tobą tutaj. Biedny Bóg musi się zgodzić. Nic nie musi. On nigdy nie będzie z nami, to my mamy być z Nim. Pamiętacie Jozuego? W obozie, kiedy spotkał wodza wojska Pana. Jesteś z nami czy przeciwko? Ściągnął buty i na twarz. Nie będziesz mnie pytał, czy ja jestem z wami czy przeciwko. Lepiej dla ciebie, żebyś ty był ze mną. To jest przesłanie tamtej historii. Może nie tak dokładnie powiedziane, ale o to chodzi. Nasze słowa w gniewie. Często mówimy to, co nie jest naszym poglądem. Wydaje nam się, że to, co mówimy, nie brzmi wystarczająco mocno. Kiedy człowiek się rozgniewa, to chce tak powiedzieć, żeby mocno brzmiało, prawda? A potem nam przykro. Potem, kiedy się uspokoimy, stwierdzamy, że brzmiało dużo za mocno. Najczęściej w gniewie przesadzamy, oceniamy sprawy zbyt surowo. Niektóre słowa brzmią i unoszą się w sercach potem naszych dzieci i bliskich całe lata. Potem często dorosły syn, córka jeszcze to pamiętają. Bo nigdy nie było pojednania, bo nigdy nie był Duch Święty dopuszczony do rzeczy. Działanie, które wydaje się nie rozwiązanie, niesie naszą klęskę. Biedny osioł. Idę do osła, bo chcę powoli kończyć. Biedny osioł pada, żeby ratować życie Balama. Jaka różnica między Balamem i Elizeuszem? Elizeusz widział duchową rzeczywistość i kiedy inni się trzęśli, to on mógł powiedzieć tylko jedno: Boże, otwórz jego oczy. Niech on zobaczy, jak te sprawy naprawdę się mają. Tutaj prorok nic nie widzi, osioł widzi. I właściwie to osioł mógłby powiedzieć: Boże, otwórz jego oczy, bo on nic nie widzi. Balaam złości się tak bardzo, że mało nie zabija jedynego przyjaciela, jakiego ma. Co ten osioł sobie wyobraża? Słuchaj, ośle jeden, czy oślico, ty nie wiesz, jakie ważne jest to, co idę zrobić? Czy wiesz w ogóle, kim ja jestem? Boża wola musi być zawsze ważniejsza niż nasze zadania, służby i ważni ludzie. Bóg najpierw powołał nas do tego, byśmy Jego kochali i ludzi kochali, a dopiero potem do tego, co robimy. Balaam usłyszał w swoim gniewie wielką prawdę od Boga. Anioł Jahwe zaś powiedział mu: dlaczego biłeś... I to jest dla mnie szok, jak czytałem wczoraj normalnie... Dlaczego biłeś aż 3 razy twoją oślicę? Bóg policzył, ile kijów dostał osioł. Bóg jest Bogiem, który tak bardzo kocha, że ma policzone nawet, ile razy osioł dostał. Tak bardzo kocha, że ma policzone, ile włosów mamy. Nieraz się śmieję, że w niebie ten licznik w moim wypadku tak bije coraz bardziej do tyłu. Bóg kocha tak bardzo. Dlaczego biłeś aż 3 razy twoją oślicę? Ja specjalnie wyszedłem, by stanąć ci w poprzek drogi, gdyż w moich oczach droga, którą kroczysz, to jest po prostu szok, wiedzie na zatracenie. Ja stoję tobie na drodze. Wiesz dlaczego? Bo to, co chcesz zrobić, doprowadzi cię do zguby. Dlatego osioł nie działa. I dlatego sprawy nie idą jak trzeba. Każdy raz, kiedy się gniewamy, możemy nie zauważyć właśnie czegoś takiego. Bo on się tak zaczął gniewać, że przestał patrzeć. I dochodzimy tu do nauki Pana Jezusa, z którą chce nas posłać do domu. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A więc jeśli się gniewasz na swojego brata, to idziesz. Ale Jezus tego nie nazywa życie wieczne. Jezus tego nie nazywa miejsce szczęścia. Jezus mówi, że każdy, kto się gniewa, gdzie pójdzie? Pod sąd. To Jezus powiedział. Wiem, że nam to nie pasuje.
Ale tak powiedział. A kto by rzekł bratu swojemu, racha stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Może właśnie kto by rzekł, co robisz ty, ośle? Zamiast ośle głupcze. Ale Bóg mówi, wiesz co? Kiedy się gniewasz, to jest właśnie miejsce, do którego idziesz. Idziesz prosto na sąd. Skąd ja pójdę, sobie zadałem pytanie. I tyle rzeczy wzburza czasami. Biedna moja żona, słuchaj, myśli, co ten chłop gada, ile on ma jeszcze z sobą do roboty. Ale tak właśnie polega kaznodziejstwo. Że nie zawsze uczę was tego, w czym sam jestem mistrzem. Uczę was tego, co Jezus nam mówi. Wiele w sobie musimy zmienić. Mnie też ciągle niektóre rzeczy, wiecie, sprawiają, że zapominam czasami siebie i zaczynam, jak to można, jak tak można, jak tego. Cieszę się, że udaje mi się nad tym panować, ale muszę się wiele nauczyć. Gniewajcie się, nareszcie coś dla nas, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. To jest szok, komu daje gniew przystęp. Słyszycie to? Chyba tylko prościej Bóg by musiał napisać, otwórzcie drzwi i zostańcie w gniewie. On sam przyjdzie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Czasami źle troszeczkę czytamy ten werset i czasami nasza interpretacja, ona nie jest zła, ale jest za mała do prawdy tego wersetu, jest taka, że jak się pogniewam z moją żoną, to ważne, żebyśmy nie poszli spać w tym gniewie. To jest za mało. To nie o to chodzi tu. Też, ale to nie o to chodzi do końca. Słońce równa się Jezus. Gniewajcie się, ale niech Jezus nigdy nie zniknie z waszego życia. To o to tu chodzi. Gniewajcie się, ale niech nigdy Pan Jezus nie przestanie być widoczny w twoim życiu. Jeśli poczujesz w twoim gniewie, że Jezus przestaje być twoim światłem, twoim słońcem, twoim oświeceniem, twoim mistrzem, twoim prowadzeniem, twoją drogą, prawdą, życiem, w tym momencie to jest granica gniewu, której ci przestąpić nie można. To nie chodzi o to, bo wtedy by wyszło, że jak się pogniewam z żoną o 6 rano, to mam co najmniej do 21.30, a nawet do 22.00 w lecie czas, żeby jej powiedzieć przepraszam. Bo gorzej, bo 22.30 o 6 rano nie jest w mojej mocy. Mogę do niej po prostu nigdy nie. Gniewajcie się, ależ niech Jezus nigdy nie musi odejść. Niech Jezus nigdy nie zajdzie za horyzont, ku któremu idziecie. Gniewajcie się. Ale kiedy widzicie, że to kosztuje waszą relację z Jezusem, przestańcie grzeszyć. Ponieważ od Boga oddziela nas tylko i wyłącznie grzech. Nie metry, nie kilometry. Pamiętacie, co w czwartek mówiłem, kiedy miałem siódmą część życia Józefa? Powiedziałem wtedy, że człowiek buduje dwa mury. Zawsze i każdy z was na tym miejscu buduje dwa mury. Albo jeden z dwóch murów, bo dwóch narach nie. I powiedziałem, że jeden mur, który oddziela nas od Boga, to jest grzech. I drugi mur, który oddziela nas od zepsucia, to jest świętość. I tylko jeden z nich możesz budować. Zawsze człowiek się oddziela. Albo oddzielasz się grzechem od Boga, albo świętością od zepsucia. Któryś z murów musisz budować swoim życiem. Musisz zdecydować, na co dasz cegiełki i czas swojego życia. Od kogo chcesz się oddzielić? Możesz oddzielić się od Pana Boga? Możesz oddzielić się od zepsucia. Ale ty musisz zdecydować. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Dlatego tu pisze nie grzeszcie. Bo grzech oddziela. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Słowo twoje jest pochodnią moim nogą, światłością, ścieżką moim. Niech słońce, innymi słowami, jeszcze wam to sparafrazuję ten werset. Gniewajcie się, lecz nie oddzielajcie się od Boga. Zgadza się czy nie? Nie grzeszcie, czyli nie oddzielajcie się od Boga. Niech nigdy w waszym życiu nie będzie ciemno. Albo niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Kiedy zachodzi słońce, jest jak? Jest ciemno. Kiedy wam się zrobi ciemno, słowo twoje jest pochodnią moim nogą. On was wyprowadzi. Ale tu pisze coś więcej niż to, żeby wieczorem burknąć do żony, zanim się do niej odwrócę plecami. Sorry. Historia Balaama pokazuje nam, że gniew zaślepia. Gniew może nas kontrolować. A kiedy gniew kontroluje nas, diabeł zaczyna nas odwiedzać. I zaczyna nas kontrolować. To gniewie dzieją się rzeczy potem, które trudno naprawić. Łatwiej jest rozbić coś o ścianę, niż to posklejać. Dokładnie to może się stać z twoimi relacjami, małżeństwem i sercami dzieci. Dziecku łatwiej serce rozdeptać, niż skleić.
Bo do jednego wystarczy gniew, do drugiego trzeba Ducha Świętego. Pozostanie pod kontrolą Ducha Świętego jest najlepszym ratunkiem. Dlatego o to się starajmy. Balaam niewiele się nauczył. I już tak naprawdę na koniec, ja wiem, że ja kończę jak Jumbo Jet, ląduję i nie mogę wylądować. Ale muszę wam to powiedzieć. Jakbym wam tego nie powiedział, zostawiłbym was bez czegoś bardzo ważnego, co Biblia mówi. Balaam niewiele się nauczył. Wiecie, do czego potem dojdzie w swoim życiu? Jeśli będziecie badać jego życie, ja to zrobiłem, i sprawdzicie, co Biblia o nim mówi, dokąd ten człowiek doszedł, to po tym wszystkim, co przeżył, nie uwierzycie, co zaczął robić. Zaczął namawiać izraelskie kobiety, aby odeszły od Jahwe, aby porzuciły przymierze z Bogiem. Zaczął je namawiać do niewierności, a potem, kiedy Bóg wyznaczył dzień sądu i wojska Izraela ruszyły i zrobiły czystkę, jeden z tych, którego ścięły miecze izraelskiego wojska, to był Balaam. Był wycięty razem z całym przekleństwem Kanaanu. Wierzę z tej historii, że jego upór i gniew, jakim wybuchł, przeszkodziły mu w zobaczeniu prawdy, że jedyne bezpieczne miejsce jest przy Bogu. Bóg się jakby o niego upominał, jak gdyby widział, że Bóg naprawdę wszystko widzi i wszystko wie. Powinien był zrozumieć, chodząc naokoło obozów izraelskich, że bezpieczeństwo jest tylko przy Jahwe, tak jak my powinniśmy zrozumieć. Twoje bezpieczeństwo jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ale on tego nie widzi, idzie do przodu. I czwarta Mojżeszowa odsłania nam tylko troszeczkę. Izrael staje przed straszną rzeczą. Część narodu zaczyna iść ku Peora, Balao Peora, czy ku bałwochwalstwu, ku normalnie czczeniu demonów tamtych ziem, o tak to powiem. Peora to jest inne z imion Baala, miejsce, gdzie czczony był Baal, podobno niektórzy mówią. Tego nie znalazłem, nie wiem do końca, czemu takie imię tu jest, ale wiem jedno, że chodzi o Baala i jego kult. I przeczytam wam teraz, co pisze. A to właśnie one, idąc za namową Baalama, sprowadziły synów Izraela na drogę niewierności wobec Jahwe w związku z pamiętną sprawą Peora. Tu właśnie o to chodzi. I zesłał wtedy Jahwe nieszczęście na całe zgromadzenie Izraela. Ten człowiek dalej rozrabiał, aż w końcu przychodzi czas, kiedy Bóg mówi do Mojżesza: poślij armię. To będzie ostatnia operacja. Po tej operacji wojskowej i po tych wydarzeniach będę już powoli kończył twój czas. I wojsko rusza. Ziemia jest czyszczona pod naród Boży i pod chwałę dla Jahwe. I Jozue 13:22, jak i również Mojżesz objawiają nam taką prawdę. Od miecza synów Izraela poległ razem z wielu innymi wróżbita Balaam, syn Beora. Jozue 13:22 przechodzi do historii jako wróżbita. A kto wie, czy nie był powołany, by być prorokiem. Nie wiem, to jest tylko moja interpretacja. Oto historia rozbitka i rebelianta w wierze, gdy działo się to, co wspaniałe, przestał być po właściwej stronie. Przyszły wspaniałe rzeczy, ale on żył w starym gniewie. Czy żyjesz w starym gniewie? Czy żyjesz w starym zwiedzeniu? W starych prawdach, które już nie są prawdami? Jest nowa prawda. Nazywa się nowe przykazanie. Daję wam, byście się wzajemnie miłowali. A jak? Tak jak ja was umiłowałem. Tak właśnie. Skończył się mu czas łaski i nie zauważył, jak wielu pyszałków, że Pan odstąpił od niego. Co zrobię ja z tym słowem? Co zrobisz ty? To pozostawiam dziś Duchowi Świętemu. Wstańmy do modlitwy. Podziękujmy Bogu za Jego cierpliwość w naszym życiu. Ojcze, cudowny Ojcze, Panie, dziś tylko mogę sobie wyobrazić chwałę, którą Ci oddam, kiedy w wieczności stanę przed Tobą i zobaczę te wszystkie chwile, kiedy mogła spaść moja głowa, kiedy mogło stanąć moje serce, kiedy mogłem popełnić największe błędy mojego życia, kiedy nikt nie widział, tylko Ty widziałeś i ukochałeś i zatrzymałeś. Panie, wyznaję Ci moje marudzenie i niezadowolenie. Wyznaję Ci je jako ciężar, jako sprawę do zmiany. Wyznaję Ci, że tyle razy się gniewałem, marudziłem i nie mogłem zrozumieć, czemu sprawy nie idą. Dziękuję Ci za osła w Biblii, Panie. Dziękuję Ci, że nawet osioł więcej wie. Proszę Ciebie dzisiaj,
abyś prowadził nas po drodze Ducha Świętego. Dziś nie musimy mieć oślicy, mamy Twojego cudownego Ducha, Ciebie samego obok. Dziś nie musi do nas mówić zwierzę, bo Ty postanowiłeś przemówić w czasach ostatecznych do swoich dzieci i dałeś nam Twojego Ducha. Panie, wyznaję Ci, że nigdy nie chcę wejść w ciemność, że nigdy nie chcę, aby Twoje słońce zaszło nad moim gniewem, aby otoczyłem moje życie ciemności, mojej własnej pychy, gniewu i twardego serca. Przychodzę dziś do Ciebie. Panie, my możemy tylko dziękować za Twoją miłość, za łaskę i prosić, prowadź nas dalej, Panie. Dziękuję Ci za te różne sytuacje, w których nasze życie ocalało, bo Ty jesteś dobry. Dziękuję Tobie, Panie, za zbór, za gości, za nas tu zebranych. Pouczaj nas, prowadź w Twojej mocy, w Twojej sile, w imieniu Jezusa. Amen. Panie, chciałbym, chciałbym.